Jest dupkiem, jest hamem, nigdy nie śpi dwa razy z tą samą dziewczyną. Cześć, witajcie na kanale Papierowa Embers, gdzie wszystko kręci się wokół książek. W dzisiejszym odcinku recenzja książki, która może się wydawać podobna do takich pozycji jak Zaczekaj na mnie lub Układ. Wiecie, jak bardzo kocham Zaczekaj na mnie i Układ, wiecie, jak bardzo kocham Camerona i Garetha. I nagle dowiaduję się, że jest książka bardzo, bardzo, bardzo podobna do tych dwóch. Do tego stopnia, że oskarżono ją o plagiat, o skopiowany pomysł od tych właśnie dwóch pozycji. Okej, no to bierzemy ją pod lupę i proszę Państwa, proszę o werble przed nami. Rozgrywka. No i dobra, co tutaj mamy i czy faktycznie jest podobne? Czy to faktycznie jest plagiat? Zaraz się dowiemy. Poznajemy Cassie, która rozpoczyna zajęcia na nowej uczelni. W końcu jest blisko swojej przyjaciółki, gdyż ona też tam studiuje. Cassie z Melissą szykują się na imprezę i tam też na tej imprezie poznajemy męskiego bohatera Jacka. No i dobrze, co wiemy o Jacku? Jest dupkiem, jest hamem, nigdy nie śpi dwa razy z tą samą dziewczyną, więc zaliczył już pół uczelni. Gwiazdor drużyny baseballowej, jest cholernie dobry w tym sporcie, a dodatkowo cholernie zaintrygowała go Cassie. I pytanie, czym go zaintrygowała? Otóż jako jedyna była dla niego nieuprzejma. Oczywiście to jest bardzo nowe dla Jacka, bo przecież zawsze wszystkie dziewczyny były łatwe do zdobycia, wszystkie rzucały mu się w ramiona, a tu taka Cassie, która mówi hola hola, nie lubię cię, spadaj. Więc on jak taki piesek zaczyna za nią łazić i teraz pytanie, czy dlatego, aby ją zdobyć, czy dlatego, że naprawdę go zaintrygowała, zaciekawiła jej osoba. Czyli zakochał się, czy tylko chce ją zaliczyć? Jak widzicie, już po samym opisie są pewne podobieństwa między tą serią, między tą książką, a Układem czy Zaczekaj na mnie. Ale wydaje mi się, że tylko na tych podstawowych rzeczach kończy się to podobieństwo. Cassie jest zadziorna i wyszczekana jak cholera. Studiuje fotografię i widać, że to jest naprawdę jej ogromna pasja. I co ciekawe, ona wprost przyznaje, że owszem, Jack jej się podoba, że to jest naprawdę gorące ciacho, ale czuje, że od niego bije niebezpieczeństwo, że on nic sobie nie robi z uczuć dziewczyn, więc stara się go omijać szerokim łukiem. Ale fajnie, że to jest tak rozegrane, bo wiele razy w książkach jest, nie, Jezu, jaki on jest brzydki, wiecie, te główne bohaterki jakoś samą siebie próbują oszukać. A tu naprawdę Cassie mówi, okej, on jest fajny, jest na czym zawiesić oko, ale jest też dupkiem, więc lepiej zostawić go w spokoju, niech da mi spokój i tyle. Jack, jak chodzi o Jacka, tu jest ciężka sprawa, bo on należy do tej ekipy ciasteczek z książek, ale z drugiej strony to nie jest mój Cameron, Zaczekaj na mnie, to nie jest Garrett z Układu. Myślę, że ja z nim nie złapałam takiego kontaktu i nie do końca go rozumiem, a już na pewno to, co wydarzyło się w książce, jest dla mnie kompletnie niewybaczalne. I trochę się dziwię, jak się potoczyły te losy. No nie poszło to po mojej myśli, ale z drugiej strony... żeby nie spoilerować. Myślę, że w tej książce autorka za bardzo skupiła się na samym romansie, na tej więzi fizycznej i mimo, że ona próbuje pokazać nam ludzką stronę Jacka, mimo tego, że jakieś tam problemy są, jakaś tam akcja się dzieje, to nie jest to to samo, to nie jest w ogóle ten sam poziom, jak chodzi o Zaczekaj na mnie i Układ. Tam naprawdę emocjonalnie mogliśmy zostać rozszarpani. A tu jest zalążek, jest okej, to jest pierwsza część w ogóle serii The Perfect Game i wydaje mi się, że autorka w końcu załapie, o co chodzi i jakoś rozwinie emocje, ale tak naprawdę to jest świetny romans, ekstra, ale
wiecie, czego brakuje tej akcji. Może to też dlatego, że ja się przyzwyczaiłam, iż bohaterzy mają jakiś problem, ciągną za sobą jakąś nieciekawą przeszłość, a tu no nie ma tego za bardzo. Jak chodzi o akcję, to dzieje się coś faktycznie złego, ale to takie... No nie wiem, ja nie bardzo to kupuję. O, może tak, nie bardzo to kupuję. Jak chodzi o pierwszą rzecz, jak chodzi o tę drugą, to tak jak mówiłam, dla mnie to jest niewybaczalne, więc ja w ogóle wtedy już wymiękłam i mówię: Boże święty, no nie, kobieto, skreśliłaś mi kompletnie tego Jacka, ale dobra. Na pewno czuć chemię. Chemia jest, jednak brakuje historii. Ale nie jest jakoś mega fatalnie, czytałam o wiele gorsze książki. Ta książka w ogóle nie jest zła, może powiedzmy sobie tak, ona jest dobra, nawet bardzo dobra. Jednak widać, że to jest dopiero początek tej autorki i mam nadzieję, mam ogromną nadzieję, że druga część będzie już bardziej dopracowana. O, może tak to nazwijmy. Jack może nie jest na pierwszym i drugim miejscu, jak chodzi o ciasteczka, ale mimo wszystko trafia na moją listę, jeszcze nie wiem dokładnie na które miejsce, ale musicie go poznać. I to by było na tyle. Dajcie znać, czy znacie rozgrywkę, czy też nie. Czy macie podobne odczucia, czy jednak mimo wszystko, przez to, że jest tak podobna do Układu i Zaczekaj na mnie, odpuściliście, bo wiem, że wiele, wiele ludzi tak robi. No i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. A, i pamiętajcie o łapce w górze. I komentarzu właśnie. I subskrypcji. Nie wiem, co robię.